Cześć, tu Xorat i dzisiaj zunboxujemy sobie troszeczkę nietypową rzecz, bo części do mojej kamerki GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Będzie tutaj ramka, taka czarna, żeby był mikrofon odsłonięty i głośniki. Dodatkowo uchwyt na rower, kijek lub jakąś rurkę. No i jeszcze tutaj ładowarka plus dwa akumulatory. No i oczywiście opaska na głowę, żeby nagrać sobie w Dąbrowie jakiś fajny filmik. Ogółem przesyłka jest bardzo duża, jak widzicie, naprawdę dość duża. Więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was na filmik. Okej, więc mamy tutaj moje ultra super duże nożyczki jak zawsze. Bierzemy przesyłkę i spróbujemy to odpakować. Może najpierw spróbujmy to zrobić ręcznie. O ile tak nam się uda. W zasadzie tak by było lepiej, ale no nic, trzeba odpakować to nożyczkę. I mam nadzieję, że nic tam w środku nie uszkodzę. I dobra. O, tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj nigdzie mojego adresu widać. Zobaczymy jeszcze tylko, ok. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra. O kurczę, fajny taki duży karton. Dobra. Czekajcie, jeszcze sobie tylko jedną rzecz zobaczę. A, tutaj w ogóle z tyłu mamy coś takiego. Koperta ekspresowa. Dobra, to jest sobie wszystko to odrzućmy na bok i jeszcze coś tutaj by było? Nie, okej. Wszystko. Mamy tutaj naszą kopertę ekspresową. Odwróćmy ją i otwórzmy. Dobra. Trochę brzydko to otworzyłem, ale przylepiło mi się trochę do palców. Ale otworzyłem, kurde. O, teraz to otworzyłem, miejmy nadzieję. Okej. I mamy tutaj nasz cały zestaw. Kurczę. Świetnie. Miłe, ładowarka tutaj i dwa akumulatory pewnie. Podejrzewam, że w tym są. Tak, nawet jest nalepka mocy. Czy tam jakiś symbol tego całego akumulatora. Dobra. Tutaj mamy jedną rzecz. Tutaj rachunek 235 zł. Tutaj mamy, o, naszą ramkę. Nice. I mamy dodatkowo jeszcze takie, o, fajny wkład, bo mam tylko takie dwa wkłady, więc spoko. Dalej. No, ogólnie przesyłka od Mix Photo, właśnie zapomniałem powiedzieć. Mam tutaj naklejeczkę. O. Tutaj mamy, o, paskę na głowę, jak fajnie. I tutaj jeszcze tak, tutaj akumulator pewnie, tak? A, to była ładowarka w takim razie, tamta. Ej, to drugi akumulator, spoko, a to, a, jeszcze na rower, tak, uchwyt. Lub na kijek, rurkę, no. Czy już nic chyba więcej nie ma, ta koperta trochę tak, nie wiem, czy pachnie, czy śmierdzi, to jest ładnie, ale trochę przytyka jednak. Okej, weźmy sobie tutaj to wszystko, co mamy, kurczę, dobrze tego. Od czego by tu zacząć? Zacznijmy od tego, że wezmę swój pokrowiec i wyjmę kamerkę GoPro. Tutaj jest pilocik. Dobra. Mamy kamerkę. GoPro Hero 3 Plus. Dobra. I otwórzmy może ramkę. Tak. Tutaj. Okej. Okay. Fajnie, że to jest otwierane. Rzeczki się też przydadzą. Ładnie wszystko zapakowane. Okej. Okay. O, to jest taka koczące, jakby, że tak powiem. Dobra. Otwórzmy naszą kamerkę. Dobra. Wyjmijmy to. I zobaczmy, jak to się wkłada. Chyba tak. Jakoś tak. A, sprytnie to jest zrobione, powiem wam. Tylko, kurczę. Pocelować trzeba. No niech to. No jakby było mniej. A! Ja wiem, o co w tym już chodzi. Trzeba zrobić takie coś. Bo tutaj jest ramka zabezpieczająca przed wypadnięciem z przodu. Powiem wam, że... Kurczę, nie wiem, o co z tym... Come on, no.
Nie chciałbym tego uszkodzić, dlatego może to... Zaraz, tak? Nie. To musi iść na pewno do przodu. Kurczę. Ciężko mi jest to rozkminić, powiem wam. Ale może... O, właśnie. Zrobimy tak. I to pod spód jakoś. Założymy. Jest! Mamy naszą GoPro w rameczce. Rewelacja. Tutaj mamy... Właśnie na guzik mieści takie inne. Tutaj mikrofon wystaje ładnie. I tutaj... No, spoko. Okej. Więc mamy naszą ramkę. Tak wygląda kamera. Dobra, teraz otworzmy sobie opaskę na głowę. Okej. Mamy to. A, może... Co? Woreczki otworzę. A, jeszcze tutaj zapomniałem o tym. Takim, no, takim zestawie, że tak powiem. Wsówka, taka wkładka, nie wiem jak to się nazywa, i śruba. Dobra, tutaj paska na głowę i mamy od razu taki chipset i tutaj włożenie. Myślałem, że tutaj jest takie coś i się dopiero to wkłada w taki sposób, a jednak nie, już jest to od razu. Ciekawe, a to się tak na pewno zakłada i tak to wygląda na głowie. Jeszcze pod koniec filmiku pokażę wam, jak będę miał to na ryju. Dobra, teraz na rower, uchwyt. Ogólnie polecam Mix Photo, dlatego że tutaj są takie części bardziej chińskie do GoPro, a mają praktycznie tą samą funkcję. Dobra, a i tutaj się odkręca te śruby, tak mi się wydaje. O, te śruby się odkręca i można regulować wysokość tego. No, wadą jest to, że trzeba mieć przy sobie śrubokręt, ale jak ja jeżdżę na zawody z kostki, to zawsze mam przy sobie śrubokręt, żeby regulować kostkę i tak się tam. Dobra, teraz może otwórzmy ładowarę. Czekajcie, tak, żeby nie uszkodzić tego pudełka może. Jakoś od dołu, trik znany, speedkiberom. Dobra. Ogólnie pisałem z Kipkiem trochę, znaczy z Jakubem Kipą, jeżeli znacie, mam talent, czy też z kostki, to wiecie, o kogo chodzi. Mówił mi, że tutaj się kabelek coś w tej ładowarce tak wali, ale... A, bo to są dwa kable. Można tą ładowarkę zrobić albo sieciową, albo samochodową. To jest do samochodu, a do wiadomo, sieciówka. Dobra, otwórzmy to i tak prędzej, czy później bym to otworzył. No, come on. Okej. Jeszcze to. Nie wiem, czy robię dobrze, odwijając to, żeby kable się wszędzie plątały. No, ale jolo. Ok, ok i ok. Dobra. Dobra, mamy naszą ładowarę tutaj. Okej. Nasz kable w zasadzie. I gdzieś tutaj się podpina, to pewnie tak, o ta końcówka wchodzi tutaj i możemy ładować nasze akumulatory. No, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Okej. Akumulator pierwszy. Tradycyjnie od dołu to otwórzmy, jeżeli się będzie dało. Ojej, nie chcę przesuć pudełka. Dobra. Mamy to. O, jak ładnie zawinięty w flikę. Rewelacja. Dobra, pudełko już otwieramy. I mamy nasz malutki akumulator. O, folia bąbelkowa. Dobra, odłóżmy ten na bok. Już nie mam boków. Dobra, to jest tak troszeczkę źle szczepione, nieładnie. Ale Newell troszeczkę będzie gorzej trzymać ta bateria. Ale są dwie za 84 zł, a za 89 jedna oryginalna, więc... No, wydało mi się, że to będzie lepsze i... Ojojojojoj, dobra, zepsułem już pudełko. Drugi akumulator. Prędzej czy później tak bym go przecież otworzył. Dobra. Pudełeko. Ok. I okej. Jest. Folia bąbelkowa, okej. O, ten ładnie wykonany, bo jest lepiej sklejony. Pokażę wam tutaj. Niech mi złapie ostrość. No. Okej, mamy? Mamy. Jak widzicie w tej lewej, tutaj jest troszeczkę to gorzej sklejone.
No, tak się te akumulatory prezentują. I ogólnie taki akumulator można włożyć właśnie do takiej ładowarki. Okej. Chyba tak. O, można ładować. Świetnie. Tak się wyciąga. No spoko, proste w obsłudze. Dobra, więc tutaj mamy ładowarki. Podsumujmy całe zamówienie. A, jeszcze miałem pokazać jak na głowie mam tą opaskę. To osobny wam taki jakiś klip puszczę, bo po prostu tutaj mamy backstage, jak to wyglądało. Dobra. A w zasadzie to możemy coś z tego skonstruować. Weźmy śrubę z... A może mam w pokrowcu nawet. Śrubę gdzieś tutaj powinna być. Jest czy nie ma? Według mnie powinna być. O, jest. Dobra. Weźmy sobie stąd śrubę. Zawsze ją do tego kija, do tak zwanego go-pola. Trzymam. Dobra. Teraz tak, to musi iść do tego w taki sposób. Nie, czekajcie, to będzie w taki sposób. Że mówię? O kurczę, czego tu nie chcę wejść? No. Come on. Ok. Już się trochę przestraszyłem. Jeszcze to przytwierdźmy. Dobrze zrobimy? Może. Ok. I dobra. Mamy to. Raczej mamy. Dobra. Teraz możemy sobie włączyć spokojnie naszą GoPro. O, ale tutaj śmiesznie brzmi ten dźwięk. Dobra. I tutaj sobie to teraz założę na głowę. Nie wiem, jak to założyć. W zasadzie to czekajcie. Najpierw włączymy nagrywanie. O, w taki sposób. Teraz już kameruje nasza... no, kamera. I dobra. Zróbmy to tak. Miejmy nadzieję, że coś widać. Okej. Widać coś? Chyba tutaj widać moją kamerę. Dajmy to jakoś może niżej. Jakoś tak. Dobra. Może będzie i tak. Dobra. Więc tutaj mam nadzieję, że mi się to kameruje. Jeszcze muszę złapać to w prawe. Ty wam się trochę pokażę. Czy mnie widać? Dobra. Więc uporządkujmy to. Trochę takie dziwne uczucie mieć tą opaskę na głowie. Dobra. Tutaj mieliśmy te rzeczy. To od tej kamerki. Teraz tak, dwa akumulatory, ładowarka. No. I to, co mam na głowie. No, tutaj raczej już nic nie będę dawał. Ja ściągam tą opaskę. Trzymajcie się. I do następnego razu. Narka! Okej, więc jeżeli ten przefantastyczny, przenajdziwniejszy i nienormalny film ci się spodobał, kliknij fabkę w górę pod filmem oraz daj komentarz. A jeżeli chcesz być na bieżąco z filmami, podejmij suba. Na Raksorb. Pamiętaj o lajku, kliku. Pa!